Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense i wyszedł niedawno nowy update do tej gry, czyli epizod 69, część pierwsza i mamy pełno nowych jednostek, jakiś maczugowy kameramen, bad kameramen, czyli nie wiem czy to jest nietoperz, czy że bad, że w sensie kij, laser gun kameramen i te dwie są z Samona, ale nie widziałem ich w sklepie. Firework kameramen i mamy Firework Hunter, czyli będziemy chodzić i szukać 30 fajerwerek i 10 z nich jest na lobby, 10 jest na trading plazie, a 10 jest na różnych mapach i tu pisze na losowych mapach i wave'ach, w sensie specyficznych. I pewnie kolor tutaj tego wyzwania zależy od tego, jaki to jest rodzaj mapy, a tutaj pewnie od trudności znalezienia tego. No i tutaj nie ma żadnej nowej jednostki, ale jest tutaj w nagrodach Sneaky Speakerman, Hunter Cameraman i New Year's Toilet za znalezienie wszystkich. Więc dosyć ciekawie. Mam jeszcze w sklepie New Year's Crate, czyli tu mam Firework Cameramana i Lert Firework Cameramana, czyli to co tutaj było w update'cie. Tutaj mam jakieś nowe toaletki przeciwników, Toilet Pal UGC. Tu jest ten maczugowy, on jest chyba w sklepie za Robuxy, tak, za 300 Robuxów. Jest jeszcze Green Laser Cameraman. Też jest za Robuxy, za 300 Robuxów. A, i tu jest ten z tym kijem, ej, spoko wygląda, ciekawe jaka to jest rzadkość. No ale dobra, widzowie, trzeba zacząć szukać fajerwerek, bo to trzeba pozdobywać nagrody. Tu mamy pierwszą na spawnie. Tu już widzę kolejną na tym ziomeczku. Scientist Firework, dobra. Co tam dalej mamy? Snowman. To gdzieś w bałwanku pewnie. O, jest, dobra, patrzcie, tak blisko na spawnie. Dalej co mamy? Dobra, tutaj jest ten Tree Firework, czyli zamiast gałęzi w drzewie to była taka. Dalej mamy rock. Sprawdź kamienie. Kamieni akurat dużo nie ma i już widzę. Dobra, to jest już chyba piąta albo czwarta. Snow, hiding in the snow. O Jezu, to śniegu tu jest trochę dużo. Ale to może na evencie. Tutaj akurat restartują serwer. O, dobra, widzę tutaj za tą maszyną do przyłowywania to mamy dumpster firework, nie śniegowy, ale tu jest śniegowy od razu obok. No to mamy dwie fajerwerki za jednym razem. Telefon Paul Firework. Budka telefoniczna. Gdzie tu są budki telefoniczne? O, tutaj mamy za mapą jakąś firework. Pillar Firework, okej. Okay. Ile mam tych jeszcze do znalezienia? Jeszcze dwie. Building i ten telefon Paul. Dobra, za Toilet City jakaś się chowa ten telefon pole i jeszcze ten building firework. To chyba może być gdziekolwiek, tak szczerze. Bo tu wszystko przeszukuje każdy ten mapowy, ale to musi być na spawnie na pewno, więc... No i widzowie, miałem problem ze znalezieniem tego ostatniego fireworka, więc trochę się wspomogłem z YouTube'em. No i nie znalazłbym go naprawdę, bo on jest tutaj z tyłu schowany za budynkiem. I mamy 10 wszystkich ze spawna, odbierzmy sobie Sneaky Speakermana. Gdzie ten ziomalek jest, ile ma siły. Uncommon ma 1200 DPS, no spoko, no może być. Więc teraz idziemy sobie na Training Plaza poszukać. I odbierzmy sobie Hunter Cameramana i potem idziemy na jakąś pierwszą mapkę, która też mi da fajerwerkę. No ale dobra, widzę, że na Training Plazie tutaj od razu cyk, jedna fajerwerka, druga fajerwerka. Gdzie tu będzie można szukać tych fajerwerek wszystkich? Tu gdzieś jest fajerwerka? Nie, tam nie ma. Tu jest na oweczce fajerwerka. Tutaj widzę, że coś się błyszczy. O właśnie. Tu się coś błyszczy. To już jest chyba piąta, więc szybko to idzie. Teleportować się nie chcę jeszcze. O, ale jest tutaj metalowa. Na jakimś balkonie? Nie ma fajerwerki? Nie ma. A jakie są w ogóle? Bo to jest najważniejsze. Training Plaza już 6 na 1. Fountain. Ej, to jest jednak fontannie. Rail. Czyli barierka, brick, underground. Brick to gdzieś może tutaj za murem? Bo to cegła. O, a nie, to mam. To rail firework, to wszędzie mogą być. A, ten brick jest wszędzie też, dobra. Może tu? Nie. Jeszcze jest jedna ściana z murów. A barierka to jeszcze jest tutaj, dobra. A fontanna? Fontanna też musi być. Jest, dobra, stoi se. Czemu ja tego nie widziałem? I jeszcze ceglana i barierkowa. No ceglana oczywiście za ostatnim murem, który mogłem sprawdzić. A teraz jeszcze barierkowa i podziemna właśnie. O co chodzi z underground? Może gdzieś tu? Muszę kamerę taką odpalić. Nie ma tu nic. Gdzie tu jest jakiś underground? Nie ma żadnego przejścia pod ziemię. Oj, za 20 minut darmowa
Skrzynka noworoczna, to ciekawie, ale widzę wyjazdy za ten czas po... O, dobra, widzę barierkową, dobra, se leży tak po prostu. To szukam tej podziemnej. Zobaczymy, czy ją znajdę, jak nie, to się wspomogę trochę. No i widzowie, ta ostatnia fajerwerka to w ogóle jest dosłownie pod ziemią, bo jest schowana tutaj, tylko czemu ja nie mogę tam wejść? A mogę ją zebrać? Dobra, mogę ją zebrać. I teraz fajnie by było stąd wyjść, bo ja nie wiem, czy twórcy to przemyśleli, że jak ja spadnę, to wyjdę stąd. Zobaczymy. Dobra, jestem na szczęście. Dobra, widzowie, czekam te 17 minut na tą skrzynkę i potem idziemy sobie przejść jakąś pierwszą mapkę. Zobaczę, na jakich mapkach są te fajerwerki. Odbierzmy sobie oczywiście Hunter Cameramana. I on jest już lepszej jakości. Gdzie on jest? A jest legendarny, 5000 DPS-u. No to nawet spoko. Dobra, widzowie, czekamy na darmową skrzynkę noworoczną i lecimy dalej. Dobra, widzowie, dostałem skrzyneczkę i z tego co widzę, za godzinę będzie kolejna skrzyneczka, więc wracamy sobie do lobby i idziemy na pierwszą mapę grać. Dobra, jesteśmy w lobby i pierwszą mapą będzie do przejścia Toilet City na Easy Wave. Dzisiaj sobie to przejdziemy i pierwszą fajerwerkę zdobędziemy. Otwórzmy sobie tą skrzyneczkę, a tak z ciekawości, no... Wiedziałem, że jak coś ma 99,9, to na pewno to trafię. Ale 2000 DPS-u... A, to jest Splash. O, to nawet spoko. Także widzowie, ja nie wiem, jakim mam teamem iść. Ale może, nie wiem, pumpkinów zrzućmy. Na easy to może tak sobie weźmy. Jakieś byle jakie doski, te do przetestowania. Tych, co nie miałem pozakładanych. O, tak chyba będzie najlepiej. O, tak sobie zróbmy. I idziemy na Toilet City. Gdzie to jest? Toilet Lab, to jakaś chyba nowa mapa. No i widzę, idziemy na Toilet City, no i pewnie przejdziemy to na autoskipie bardzo szybciutko. Dobra, easy, tak mam zagłosować. I gdzieś ma się pojawić tutaj fajerwerka, więc zobaczymy, gdzie się pojawi, czy w ogóle się pojawi. Na której fali sobie tylko zobaczę? Na pierwszej fali ma być. O, to w sumie spoko. Ja sobie tu postawię... Ej, ale fajnie zrobili na dole teraz ten licznik. O, takiego Huntera sobie postawmy. I tu takiego elfa dobijacza. A jest tutaj fala fajerwerka. Fali pierwszy. No i od razu znaleziona. No i elegancko. Nawet mamy licznik zabitych toaletek, tak? Czy co to jest? Albo ile toaletek zostało do końca fali? Nie mam pojęcia. Dobra. Santa. Ten Santa. Postawmy go. Ile można tych Santów postawić? Na pewno więcej niż jednego. To postawmy sobie tak i tak. O, jak chłopaki se tu radzą na razie. Na luziku. Dobra, widzę zaraz ten. Ja jestem ciekaw, co to jest za licznik tych toaletek. Czy tyle ma się jeszcze z respit, czy tyle jest akurat na mapce? A, chyba o to chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, zgadza się. Tyle, ile jest akurat na mapie. Tu mamy Renifera AOE, no to wiecie, co się z takimi przyjaciółmi robi. I elf chyba nam nie potrzebny, więc go sprzedam i postawię kolejnego Mikołaja. I poulepszamy tych Mikołajów. Ale fajnie, on wygląda. Dobra, widzowie, na fali 10 jesteśmy. Tutaj mam tych trzech Santatr ulepszonych. Renifera na poziom 3 ulepszam. Hunter potrzebuje 1200, ale ma ładny zasięg. Renifer też ma ładny zasięg. I o wiele lepszy cooldown niż ten ziomal, ale to będzie miał więcej damage'a. Zaraz sobie go ulepszymy. I dokąd będziesz miał zasięg? Prawie do wejścia, ale jeszcze można go ulepszyć. Będzie miał... Na pak będzie miał do wejścia zasięg. Więcej Santów nie mogę położyć, ale to ulepszmy. Czemu on się położył na tych prezentach? Wygląda jakby zgonował Mikołaj przed imprezą i po imprezie. Dobra, ulepszamy ziomala. Jeszcze może mieć większy zasięg. Gdzie ty masz zasięg? Na całą mapę prawie. Ej, dobry ten Hunter. Jak ma taki zasięg i cooldown jeden, to można go gdzieś dać daleko, żeby go nie stunowali. I wtedy będzie sobie mógł na spokojnie bić. Dobra, ulepszamy na maksa. 1000 damage'a. Cooldown 0,2, czyli 5000 DPS-u. Jeszcze 7 fali. I kończymy ten poziom easy. No i dobra, widzę, fala 19, asset ustawiam tych hunterów, bo mi się spodobali. Postawmy tak. No i kończymy falę 20. Idzie bosik. Trzech hunterów na maksa. Jeden na trzeci level i Renifer na maksa. No i dawać bossa. Ale fajnie ten licznik, ile jest toaletek na mapie. Żeby się nic nie przegapiło i ta ilość, ile postawiliśmy, na ile maksymalną ilość jednostek, tego brakowało od początku. A oni dopiero teraz to dali. I fajne te kółeczka, jak wybieramy, to reszta tak ciemnieje, a to się podświetla, to co wybieramy. To fajna zmiana akurat. Dobra, dawać tego bossa, czy co to tam przyjdzie. 91%, 96%. Boss toilet, cyk, cyk i koniec. Prezent zdobyty, zaliczyło mi go. Tak, mamy 31 prezent, to jeszcze... 21 i 31. Czy coś się tu zresetowało?
Nic nowego, także szkoda. No ale widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Resztę fajerwerek na meczach sobie pozbieram sam, bo to nie ma sensu, żebym wam każdą mapę po kolei pokazywał. Pewnie większość z was już wie, jak zdobyć te fajerwerki, a jak nie, to najwyżej dam w komentarzu każdą mapę, gdzie można zdobyć te fajerwerki i wtedy każdy z was będzie mógł sobie pozdobywać. Jeśli się spodobało, stawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika. No i pamiętajcie, że co godzinę na Trading Plusie jest darmowy ten gifcik do zdobycia. Także dzięki za oglądanie i pa pa.